Nagła śmierć dwójki dzieci jest zawsze ogromną tragedią. Pogrążona w żałobie rodzina może liczyć na współczucie oraz wsparcie całego społeczeństwa. Czasem jednak ludzie zaczynają szeptać, nie dowierzając w naturalną przyczynę śmierci. Dzieci przecież nie umierają tak po prostu jedno po drugim. A to by znaczyło, że ktoś musiał im pomóc. Pytanie tylko, kto? Stanisław Stefański, wdowiec z trójką dzieci, mieszkał przy ulicy Pańskiej 1 w Łodzi. Niestety nie byłam w stanie znaleźć żadnych zdjęć z tamtego okresu, dlatego w tle wrzucam wam, jak kamienica wygląda obecnie. Podejrzewam, że za wiele to ona się nie zmieniła. Jako ciekawostkę powiem wam już na wstępie, że ulica Pańska w roku 1925 zmieniła swoją nazwę na ulicę Żeromskiego, którą zresztą nosi po dziś dzień. Ale nasza dzisiejsza historia rozgrywa się jeszcze przed tą zmianą. Krótko po śmierci żony Stanisława, bowiem już miesiąc później, umiera także jedno z jego dzieci. Niestety tutaj niewiele wiadomo na jego temat, nieznana jest jego płeć, nieznany jest jego wiek. Odnotowano jedynie, że taka postać kiedykolwiek istniała. Ale na wychowaniu Stefańskiego pozostały jeszcze dwie jego córki. I tutaj, zależnie od źródeł, dziewczynki miały albo 9 i 11 lat, albo też były młodsze i liczyły lat 6 i 7. Nie ma też jakiejś takiej wielkiej pewności co do ich imion. Jedne źródła mówiły, że dziewczęta miały na imię Maria oraz Sabina, co też by było dość niepopularne jak na tamte czasy. W innych z kolei można było odnaleźć informację mówiącą, że dziewczynki nazywały się Maryla i Karolka. Ja będę używała tych drugich imion, chociaż nie mam takiej stuprocentowej pewności, że faktycznie takie imiona nosiły dziewczynki, ale będę tak robiła dla zachowania spójności historii. Stanisław zdawał sobie sprawę, że jako wdowiec nie będzie w stanie otoczyć swoich dzieci należytą opieką. Jego żona jeszcze za życia była właścicielką sklepu kolonialnego mieszczącego się w tej samej kamienicy, w której mieszkało małżeństwo, a który to po jej śmierci przypadł w spadku właśnie Stanisławowi. Mężczyzna nie chciał zamykać interesu, który był zresztą dość dochodowy, dlatego też postanowił zatrzymać sklep. A że Stefański był jeszcze właścicielem zakładu szewskiego, to też można powiedzieć, że miał teraz na głowie zarządzanie dwoma punktami sprzedażowymi. Na wychowanie dzieci nie miał zbyt wiele czasu, ponieważ swój praktycznie każdy czas wolny spędzał poza domem, po prostu pracując. Co prawda w wychowaniu dzieci pomagała mu jego gosposia Józefa Pałka, jednak mężczyzna zdawał sobie sprawę, że na dłuższą metę nie może obciążać kobiety odpowiedzialnością za jego potomstwo. Wszak nie była ona żadną boną ani opiekunką, tylko zwykłą służącą. Dlatego też Stanisław postanowił ożenić się ponownie. Jego wybór padł na pewną wdowę z 17-letnim synem Janem, którzy mieszkali w jednej z łódzkich wsi. Józefa Kamińska, bo też tak właśnie nazywała się nowa wybranka Stanisława, czasami była w prasie nazywana również Katarzyną, po ponownym zamążpójściu wzięła dziewczynki do swojego domku na wsi i tak też żyła wraz ze swoją siostrą, 17-letnim synem oraz dwiema pasierbicami. Stanisław z racji miejsca pracy mieszkał w swoim mieszkaniu przy ulicy Pańskiej sam, tak więc można tutaj powiedzieć, że było to raczej małżeństwo na odległość, zawarte nie tyle z miłości, co z pragmatyzmu. On otrzymywał opiekę nad dziećmi, ona nie musiała martwić się o niestabilną sytuację finansową. Po pewnym czasie Józefa wraz z rodziną przeprowadziła się jednak do swojego męża i zamieszkała w Łodzi. Łącznie cała rodzina liczyła 6 osób, bowiem Józefa zabrała ze sobą swoją siostrę, nie do końca wiem dlaczego, plus jako siódma mieszkała z nimi gosposia. Pod koniec grudnia 1922 roku umiera ojciec Stanisława. Pogrzeb mężczyzny odbywa się kilka dni później, 2 stycznia 1923 roku. Stefański miał udać się na cmentarz w towarzystwie swoich córek, jednak ponieważ Józefy nie było akurat w domu, to zostawił dziewczynki w swoim sklepie na dole, gdzie też miały czekać na swoją macochę.
Przed wyjściem polecił, aby dziewczynki dołączyły do niego nieco później. W tym czasie macocha miała odebrać je ze sklepu i przebrać je w odświętne ubranie. Stanisław zażyczył sobie, aby dziewczynki miały wtedy na sobie nowe czarne czapki. Kiedy więc jego córki pojawiły się na cmentarzu w czarnych kapeluszach, mężczyzna nie krył swojej irytacji, co też później zresztą doprowadziło do dość poważnej kłótni między małżonkami. Nieznane są tutaj motywacje Józefy i dlaczego kobieta postanowiła zmienić dziewczynkom nakrycie głowy, ale być może uznała, iż elegancki kapelusz bardziej nadaje się na uroczystość pogrzebową i też nie zdawała sobie sprawy, że swoim postępowaniem narazi się na tak wielki gniew męża. Swoją drogą to dziwne, że zwykła czapka czy też kapelusz wywołał taki wielki gniew. Ale może uznał zachowanie swojej żony za taki akt niesubordynacji. W środę 3 stycznia 1923 roku, czyli już kolejnego dnia po pogrzebie, obie dziewczynki zaczęły zgłaszać problemy ze zdrowiem. Starsza córka po powrocie ze szkoły zaczęła obficie wymiotować. Dosłownie po kilku godzinach dołączyła do niej młodsza z córek Stefańskiego. Ona jednak skarżyła się ogólnie na osłabienie i ból całego ciała. Miała też również jakieś duszności. Zaniepokojony Stanisław poprosił służącą, by ta udała się do apteki po jakieś leki, które mogłyby pomóc chorym dziewczynkom. Wtedy to też jego żona Józefa, przejęta stanem swoich pasierbic, zaoferowała, że osobiście uda się po lekarstwa. Kiedy jednak przyniesione leki nie pomogły, a stan dziewczynek pogorszył się, ojciec zadecydował o wezwaniu lekarza. Wtedy też Józefa miała stwierdzić, iż jest to zbyteczne, bowiem w niedalekiej odległości od nich mieszka felczer Denczuk. Gdyby ktoś tutaj nie wiedział, kim jest felczer, to informuję, że nie jest to żaden znachor, ale jest to również wykształcony medyk, jednak nie tak biegły jak lekarz medycyny. Felczer bowiem nie był zobowiązany do ukończenia studiów wyższych, a prawa do wykonywania zawodu uzyskiwał w szkole średniej. Co ważne w tej historii, felczer mógł również diagnozować choroby, które nie wymagały jakiejś takiej pilnej opieki medycznej, a nawet wypisywać recepty. Dlatego też ojciec dziewczynek uznał, że jego żona prawdopodobnie ma rację. Józefa szybko zarzuciła na siebie płaszcz i pognała po pomoc do Denczuka. Felczer przybyły do mieszkania Stefańskich, zbadał obie dziewczynki. U starszej z nich zdiagnozował zapalenie płuc oraz osłabienie serca. Młodsza córka, według felczera Denczuka, miała cierpieć na dyfteryt, czyli prościej mówiąc błonicę. Pomimo wdrożonego leczenia, stan dziewczynek nie tylko się nie poprawiał, ale wręcz pogarszał. W końcu Stefański stwierdził, że nie może dłużej czekać. Późnym wieczorem do dzieci wezwano lekarza. Tutaj zaznaczam, że cała ta scena rozgrywała się w przeciągu jednego dnia. Niestety lekarz nie był w stanie pomóc dziewczynkom stacjonarnie i polecił rodzinie, by ta pilnie przetransportowała swoje dzieci do szpitala, ponieważ ich stan jest na tyle zły, że zagraża ich życiu. Niestety starsza z córek była już niemal w stanie agonalnym, a stadium choroby było tak zaawansowane, że dziewczynki nie można było bezpiecznie przetransportować, bowiem prawdopodobnie niestety nie przeżyłaby ona drogi do szpitala. Stefański więc zapakował jedynie młodszą z córek do dorożki i pojechał z nią do szpitala dziecięcego Anny Marii w Łodzi, dzisiejszego szpitala imienia Janusza Korczaka. I tutaj tak naprawdę nie wiadomo, czy dziewczynka została dokładnie przebadana przez personel szpitala, czy też lekarze zasugerowali się tutaj diagnozą postawioną wcześniej przez felczera Denczuka, ale lekarze potwierdzili tutaj tę diagnozę i umieścili dziewczynkę na sali wraz z innymi dziećmi chorymi na błonicę. Stefański wrócił do domu, ale tam niestety nie czekały na niego dobre wieści. W czasie, gdy on przewoził młodszą córkę do szpitala, serce starszej dziewczynki nie wytrzymało. Wezwany na miejsce lekarz orzekł zgon. Stanisław w przeciągu roku stracił więc pierwszą żonę, ojca oraz dwoje dzieci, a jego ostatnie, trzecie dziecko, walczyło o życie w szpitalu. Niestety lekarze nie dawali dziewczynce zbyt wielkich szans na przeżycie. Wkrótce okazało się niestety, że ich przewidywania się sprawdziły. Młodsza z córek już kolejnego dnia
umiera na oddziale dziecięcym. Kilka dni później odbywa się pogrzeb obu dziewczynek, a zrozpaczony ojciec chowa dzieci w jednym wspólnym grobie. I na tym historia tragicznej śmierci obu dziewczynek mogłaby się zakończyć. Ale dzień lub dwa dni po pogrzebie Stanisław Stefański pojawia się na posterunku policji. Mężczyzna składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Stanisław opisuje, że jego nowe małżeństwo od samego początku było dość burzliwe. Józefa co prawda zajęła się jego dziećmi, jednak jej stosunek do dziewczynek był bardzo oziębły. Początkowo Stanisław miał nie zdawać sobie sprawy z tego, że dziewczynki są zaniedbywane, bowiem kiedy on zajął się pracą, to Marylka i Karolka mieszkały wraz z macochą w jej starym domu na wsi. Ojciec, który, jak twierdził, miał sporo na głowie, rzucił się w wir pracy i sam tutaj uczciwie przyznał, że w tym czasie nie spędzał zbyt wiele czasu ani ze swoim potomstwem, ani z nową żoną. Ale ufał, że kobieta otoczy opieką dziewczynki, taką staranną opieką, ponieważ obiecywała mu to przed ślubem. Kiedy jednak w zeszłym roku udał się na wieś do rodziny, by spędzić z nimi urlop wakacyjny, zobaczył, że jego dzieci chodzą brudne, głodne i zaniedbane. Józefa miała puszczać dzieci samopas po wsi, nie interesując się zbytnio tym, gdzie i z kim dzieci spędzają czas. W tym samym czasie jej nastoletni syn miał się bardzo dobrze, a Stanisław wręcz odniósł wrażenie, że kobieta faworyzuje swoje rodzone dziecko. Prasa informowała również o pewnym niepokojącym incydencie, który miał mieć miejsce właśnie w wakacje. Jest to jednak informacja niepotwierdzona, ten wątek nie został później nigdzie poruszony ani pociągnięty dalej. Ale Stefan twierdził na komisariacie, że właśnie w wakacje Józefa miała podjąć się próby otrucia dziewczynek. Nieznany jest tutaj sposób działania kobiety, jednak podobno dziewczynki udało się uratować za pomocą ciepłego mleka. Stanisław skonfrontował się wtedy ze swoją małżonką, która miała wszystkiego się wyprzeć, ale Stefański tak przezornie postanowił zabrać córki do łodzi, by mieć je na oku. Wkrótce do mieszkania przy ulicy Pańskiej sprowadziła się też Józefa wraz ze swoją siostrą i synem. Stanisław zdecydował się nie informować o tym incydencie policji, bowiem jak stwierdził, nie chciał wprowadzać do swojego związku niepokojów rodzinnych oraz chciał uniknąć żmudnego śledztwa. Jeżeli chcecie znać moje zdanie, to ja osobiście nie bardzo wierzę w tę historię, raczej nazwałabym ją dziełem fantazji dziennikarskiej, bowiem po pierwsze jakoś trudno mi uwierzyć w uratowanie życia dzięki spożyciu mleka, a po drugie, gdybym miała pewność, że ktoś próbuje zabić moje dzieci, to niepokoje rodzinne miałabym w swoich kształtnych 4 literach. No ale wiadomo tutaj, że czasy były inne i tak jak Józefa była zależna od Stanisława, tak samo Stanisław był zależny od Józefy. Potrzebował przecież opieki dla swoich dzieci. Być może mężczyzna miał jeszcze nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży. Ale według relacji Stefańskiego nie ułożyło się. Po przeprowadzce kobiety na ulicę Pańską mężczyzna odbył ze swoją żoną poważną rozmowę, bowiem do jego uszu miały dotrzeć informacje, że macocha stosuje względem swoich pasierbic przemoc fizyczną, w czym miał pomagać jej syn. Józefa miała wtedy niby wygarnąć swojemu mężowi, że nie ma zamiaru być służącą jego dzieci. Nie za bardzo wiedzieć dlaczego związek ten nadal trwał. Kiedy Stanisław był w pracy, dzieci pozostawały pod opieką jego żony. Aż do tego dramatycznego dnia, kiedy obie dziewczynki zaniemogły. Stanisław od razu podejrzewał, że Józefa mogła maczać palce w tej nagłej chorobie obu dziewczynek. Było to dziwne, że objawy choroby wystąpiły zarówno u Maryli, jak i u Karoli, a śmierć w wyniku wyniszczenia przez chorobę nastąpiła tak szybko. Jaka choroba zabija dziecko w zaledwie kilka godzin? Pierwsze objawy wystąpiły u córki po południu, kiedy ta wróciła ze szkoły. Wieczorem starsza z córek była już martwa. Tknięty jakimś takim złym przeczuciem zasugerował, że ciała dziewczynek powinny zostać poddane profesjonalnej sekcji zwłok. Józefa miała wtedy oburzyć na te sugestie i przekonywała, że nie jest to najlepszy pomysł.
Taka sekcja miała być sporym wydatkiem, kosztowała bowiem kilkadziesiąt tysięcy marek. Ciężko jest mi tutaj przeliczyć Wam tę kwotę na obecne realia, ponieważ wartość marki w tamtych czasach spadała drastycznie z miesiąca na miesiąc. No i nie oszukujmy się, ale obecnie wartość naszego pieniądza również drastycznie spada, tak więc naprawdę ciężko jest mi tutaj Wam powiedzieć, ile to mogłoby kosztować na obecne standardy. Dodatkowo Stefańska uważała, że krojenie dzieci tylko po to, by zaspokoić swoją chorą ciekawość, jest nieetyczne, a takie ciało będzie źle wyglądało w trumnie. Murem za Józefą stanęła tutaj jej siostra. W końcu obie kobiety przekonały Stanisława, że sekcja jest zbyteczna, bowiem biegli lekarze ustalili przyczynę zgonu dziewczynek i była to błonica. Nie ma więc sensu, by tutaj podważać ich kompetencje. Zresztą już dzień po pogrzebie rozchorowała się również Józefa oraz jej siostra, co też mogło potwierdzać, że dziewczynki zostały zaatakowane przez jakąś infekcję, którą przed śmiercią zdążyły jeszcze przekazać obu kobietom. Ale sprawa nie dawała Stanisławowi spokoju. Mężczyzna był nagabywany przez sąsiadów, którzy trącając go łokciem, sugerowali, że jego córki zostały zamordowane. Również gosposia, Józefa Pałkówna, doniosła swojemu pracodawcy, że krytycznego dnia jego żona miała dać obu dziewczynkom do jedzenia bułki. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bowiem był to raczej standardowy element jadłospisu w ich domu, ale tego dnia nastąpiła mała różnica. Józefa zwykle podawała dzieciom bułki w całości, nieprzekrojone. Tym razem było inaczej. Macocha miała przekroić dziewczynkom pieczywo na pół, a później złożyć je w jedną całość. Pałkówna zwróciła jednak uwagę, że z bułek dziewczynek sypie się dziwny biały proszek. Gosposia zapytała Jana, syna Stefańskiej, czy jego matka jemu też przyrządziła jedzenie w tak dziwny sposób. Z bułką chłopaka jednak wszystko było w porządku. Tknięta jakimś złym przeczuciem, Pałkówna otworzyła obie bułki i strzepnęła proszek na tyle, na ile się dało, po czym podała pieczywo dzieciom. Dziewczynki miały jeść niechętnie, skarżąc się na to, że pieczywo jest gorzkie. Tego dnia po południu dziewczynki zaczęły wykazywać problemy ze zdrowiem. Stefańskiemu nie trzeba było więcej mówić. Czym prędzej udał się na komisariat policji. Stanisław prosił, aby w sprawie śmierci jego dzieci rozpoczęto śledztwo, a ciała zostały poddane ekshumacji. Policja skontaktowała się z gosposią Stefańskich, która potwierdziła słowa swojego pracodawcy. Śledczy uznali, iż są to wystarczające przesłanki do tego, by podejrzewać, że w śmierć dzieci zamieszana jest ich macocha. Biegli nie czekali z sekcją zwłok. Już 10 stycznia było wiadome, że we wnętrznościach dziewczynek odnaleziono ślady arszeniku. Dawka trucizny była tak duża, że spokojnie wystarczyłaby do zabicia co najmniej kilkunastu dorosłych osób. Policja postanowiła aresztować Józefę Stefańską pod zarzutem morderstwa. Kobieta w chwili przybycia mundurowych leżała w łóżku, bowiem, jak być może pamiętacie, po pogrzebie swoich pasierbic kobieta również podupadła na zdrowiu. Gazety co prawda donosiły, iż kobieta wcale nie cierpiała na żadną chorobę, a jedynie obawiając się aresztowania spożyła truciznę, jednak ta wersja wydaje mi się mało prawdopodobna. Pamiętajmy tutaj, że wraz z Józefą zachorowała również jej siostra, a ona raczej nie miała tutaj zbyt wielu powodów do tego, by odbierać sobie życie. Dostępu do matki zaciekle bronił jej 17-letni syn Jan. Chłopak nie chciał dopuścić do aresztowania kobiety, krzycząc, że jest ona niewinna. Jan podobno krzyczał, i tutaj cytat, że łeb rozbije z rewolweru temu, kto ośmieli się podejść do jego matki. Waleczny młodzik został szybko obezwładniony przez policję, a Józefa Stefańska, pomimo swojego stanu zdrowia, została przewieziona do aresztu śledczego. Do niczego się nie przyznała. Kobieta została obwołana w lokalnej prasie kobietą demonem, wyrodną macochą, która znęcała się nad swoimi nieletnimi pasierbicami. Bestią, która bez mrugnięcia oka pozbyła się zbędnego balastu. Nic więc dziwnego, że proces kobiety budził spore zainteresowanie wśród mieszkańców Łodzi.
Rozprawa przeciwko Józefie Stefańskiej ruszyła w maju 1923 roku. Kobieta została oskarżona o podstępne doprowadzenie do śmierci dwójki swoich pasierbic. Kobieta nie przyznała się do zbrodni. Według prasy przedstawiła nawet swoje alibi, jednak niestety prasa nie zdecydowała się na poinformowanie swoich czytelników, co dokładnie zeznała oskarżona kobieta, dlatego ja też nie jestem w stanie powiedzieć Wam, jakie to też było jej alibi. Głównymi oskarżycielami procesu był oczywiście mąż kobiety, Stanisław Stefański, oraz gosposia zatrudniona w jego domu. Para potwierdziła zeznania złożone podczas prowadzenia śledztwa, obstając za tym, że Józefa Stefańska otruła obie dziewczynki. Obrona próbowała przyprzeć Stefańskiego do muru, ukazując, że historia nie do końca wygląda tak, jak on ją przedstawił. Adwokatom udało się dotrzeć do świadków, którzy twierdzili, iż Stefańska wywiązywała się z roli macochy bardzo dobrze, za to on jako ojciec już nie do końca. Według obrony to właśnie Stefański miał stosować przemoc względem swoich dzieci, całą odpowiedzialność próbując zrzucić na Bogu Ducha winną kobietę. I tak jak w przypadku zeznań Stefańskiej, tak i tutaj nie do końca znane są dokładne tłumaczenia Stefańskiego, jednak międzywojenni dziennikarze pisali na łamach dzienników, że mężczyzna plątał się w swoich zeznaniach i nie do końca był w stanie zbić argumenty obrony. Czyli coś tam na sumieniu zapewne miał. W procesie pojawiło się również kilkoro sąsiadów Stefańskich. I tutaj trzeba szczerze przyznać, że żaden z nich nie zeznał, jakoby zaobserwował kiedykolwiek, aby Stefańska źle traktowała swoje pasierbice. Każdy wezwany świadek zeznawał, iż słyszał, że Stefańska otruła dziewczynki. Słyszał. Jest to słowo klucz. Ludzie plotkowali na ulicach o Stefańskiej i przekazywali sobie z ust do ust opowieść o okropnej trucicielce z ulicy Pańskiej. Jednak bądźmy tutaj uczciwi. Wszyscy wiemy, że plotki żyją swoim życiem, a ludzie często unoszą się emocjami przy tak drastycznych sprawach, często nawet nie weryfikując owych doniesień. Ja bym więc tak do tych zeznań sąsiadów nie przywiązywała aż tak dużej wagi, zwłaszcza, że nikt nie był naocznym świadkiem tego złego traktowania, o którym wszyscy tak głośno mówili. Jednak niezaprzeczalnym faktem było, że w ciałach dziewczynek biegli sądowi odnaleźli ślady arszeniku. A to w połączeniu z zeznaniami Stefańskiego oraz Pałkówny dawało jasny i klarowny obraz sytuacji. Prokurator nie miał żadnych wątpliwości co do winy oskarżonej kobiety. Uważał, że Stefańska podstępnie uśmierciła dwójkę niewinnych dziewczynek, licząc zapewne na to, że jej zbrodnia się nie wyda. Prokurator żądał dla oskarżonej najwyższej kary. Kary śmierci. Obrona próbowała przekonać sąd, że przeciwko Stefańskiej nie ma żadnych konkretnych dowodów świadczących o jej winie. Dodatkowo podnoszono, że analiza chemiczna tkanek pozyskanych z ciał martwych dziewczynek nie została przeprowadzona w warunkach sterylnych, a fiolki przeznaczone do badań były zanieczyszczone. Dlatego też ekspertyza laboratoryjna nie mogła być uznana za dowód w sprawie. Adwokaci podnosili, że chociaż proces ma się ku końcowi, to do tej pory nie przedstawiono żadnych motywów, jakie mogłyby kierować oskarżoną. No dobrze, mamy tutaj rzekomą niechęć do dzieci. Ale czy jest to wystarczający powód, by zabijać dwie małe dziewczynki? Tak naprawdę Stefańska nie mogła nic zyskać na ich śmierci, no może poza świętym spokojem. Tym samym obrońcy prosili o wyrok uniewinniający. O to samo zresztą prosiła oskarżona, przyrzekając, że jest niewinna. Sąd nie uznał argumentów obrony. Józefa Stefańska została skazana na 15 lat pozbawienia wolności. Do rozprawy w sądzie apelacyjnym obrona przygotowała się już dużo lepiej. Na sali rozpraw pojawili się świadkowie zeznający, iż to nie Stefańska stosowała w domu przemoc. To Stanisław Stefański miał być tym, który bił swoje dzieci. Tak więc to, co w pierwszym procesie było jedynie podejrzeniem rzucanym w stronę męża oskarżonej kobiety, podczas procesu w sądzie apelacyjnym stało się faktem.
To nieco pomogło Stefańskiej, której sąd apelacyjny zmniejszył wyrok do 10 lat pozbawienia wolności. Kobieta jednak nadal nie mogła pogodzić się z werdyktem, wciąż podnosząc, że jest niewinna, a dzieci nie otruła. Przepychanki sądowe miały nawet doprowadzić u Stefańskiej do problemów sercowych. Oczywiście obrońcy kobiety nadal walczyli w jej imieniu i powoli odnosili sukces. Sąd Najwyższy uchylił werdykt sądu apelacyjnego i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. I tutaj obrona ruszyła do ataku. Mecenasi obalili zeznania gosposi Stefańskich, a jak pamiętamy, to właśnie ona miała widzieć rzekomy biały proszek na bułkach obu dziewczynek. Okazało się bowiem, że Józefa Pałkówna, jak to określiła prasa, żyła ze Stefańskim w stosunku przekraczającym miarę zwykłych stosunków względem chlebodawcy. Inaczej i prościej mówiąc, para miała romans. Nic więc dziwnego, że kobieta zeznawała na korzyść swojego kochanka. Pozbycie się Stefańskiej z ich życia było im zresztą na rękę. Nieposzlakowana opinia Stefańskiego również została obalona. Obrona raz jeszcze wezwała świadków zeznających na jego niekorzyść. Stefański miał się nie wywiązywać ze swoich małżeńskich obowiązków w odróżnieniu od swojej małżonki, która według relacji świadków zachowywała się nienagannie, nie tylko względem męża, ale również względem swoich pasierbic. Nie była agresywna względem dzieci i starała się dbać o nie z należytą starannością. Obrona również raz jeszcze poruszyła wątek ekspertyzy laboratoryjnej. Tym razem dotarto do nowych faktów. Słoje, w których umieszczono wnętrzności obu dziewczynek, nie były należycie opieczętowane. Leżały na stole laboratoryjnym niczym niechronione. Prawdopodobieństwo zanieczyszczenia próbek było więc bardzo wysokie. Tak naprawdę każdy, kto kręcił się w pobliżu, mógł odkręcić słój i dosypać do środka arszeniku. A co najciekawsze, przy analizie laboratoryjnej był obecny Stanisław Stefański. Jeżeli zależało mu na tym, by pozbyć się niewygodnej dla siebie małżonki, miał ku temu doskonałą sposobność. Zwłaszcza, że zagadkowa jest tutaj ilość odnalezionej trucizny. Analiza chemiczna wykazała, iż we wnętrznościach dziewczynek odnaleziono stężenie arszeniku zdolne do uśmiercenia kilkunastu dorosłych osób. Dziewczynki musiałyby spożyć naprawdę ogromne ilości tej trucizny, by w ich wnętrznościach odnaleźć tak wysoką dawkę arszeniku. A przypomnijmy tutaj, że sekcja zwłok dziewczynek odbyła się na kilka dni po ich śmierci, kiedy to stężenie powinno być już mniejsze. Dodatkowo Pałkówna zeznała przecież, iż strzepała biały proszek z bułek dzieci. To by znaczyło, że dziewczynki być może i spożyły arszenik, ale spożyły jego znikomą ilość. A taka dawka może i mogła być śmiertelna, ale na pewno nie pozostawiłaby po sobie aż takiego wielkiego stężenia w organizmie. Obrońca Berland w swojej mowie końcowej raz jeszcze podkreślił, iż jego klientka nie posiadała żadnego interesu w uśmierceniu dzieci. Nie żywiła do nich niechęci, ani nie żyła z nimi w konflikcie. W odróżnieniu od jej męża, który to też często miał stosować przemoc fizyczną względem swoich dzieci. Dziewczynki były mu zbędnym balastem, bowiem mężczyzna wolał oddawać się swojej pracy, no i jak też zauważono, amorom ze swoją gosposią. Mecenas zaznaczył, iż całe oskarżenie Stefańskiej opiera się tutaj na zeznaniach Stanisława Stefańskiego oraz jego kochanki, którym to najbardziej zależało na pozbyciu się kobiety z ich życia. Ich zeznania były zresztą bardzo zapalczywe. Para z uporem maniaka próbowała ukazać Stefańską jako potwora w spódnicy. Bardzo starali się zdyskredytować oskarżoną w oczach sędziego oraz publiczności. Aż za bardzo. Na sam koniec obrońca przywołał jeszcze krótką historię z życia Stefańskiego. Okazało się, iż mężczyzna jeszcze przed wyrokiem sądu okręgowego umieścił na grobie córek tabliczkę informującą o tym, że dzieci zostały podstępnie otrute przez wyrodną macochę.
Według obrony miało to świadczyć o tym, że Stefański nawet nie czekał na to, co orzeknie sąd, tylko od samego początku głosił teorię o otruciu swoich dzieci przez swoją żonę. Ale powiem szczerze, że ja bym się tutaj tego akurat tak bardzo nie czepiała. W końcu analiza chemiczna wykazała obecność arszeniku w ciele obu dziewczynek, a sam Stefański mógł być przekonany, że jego córki zostały zamordowane przez jego żonę. I czy musiał tutaj czekać specjalnie na wyrok sądowy, żeby o tym mówić tak głośno? No ja nie jestem przekonana. Ale to nie mnie miała przekonać obrona, tylko sąd. I odniosła tutaj niebywały sukces. Józefa Stefańska została oczyszczona z wszelkich zarzutów. Kobieta, która od półtora roku siedziała w areszcie, usłyszała wyrok uniewinniający. Uwolniona od winy kobieta miała przyjąć wyrok z wielką ulgą. Rzucając się na kolana, zaczęła błogosławić sędziów, po czym wpadła w atak nerwowy. Wyrok bardzo podzielił społeczeństwo. Część obywateli była przekonana, iż wina Stefańskiej była niezaprzeczalna. Jeden z dzienników łódzkich stworzył nawet petycję z prośbą o rewizję procesu podpisaną przez najbliższych sąsiadów oraz osoby z najbliższego otoczenia uniewinnionej kobiety. Inni zaś tutaj podnosili, że wyrok sądu był jak najbardziej sprawiedliwy. Przeciwko Stefańskiej nie można było dopatrzeć się żadnych dowodów świadczących o jej winie, a same zeznania gosposi, która jak się okazało miała swój własny cel w pozbyciu się żony swojego kochanka, były niewystarczające. Choć kobieta została uniewinniona, a jej imię zostało zrehabilitowane przez sąd, to opinia wśród okolicznych mieszkańców była nie do odrobienia. Na wieść o opuszczeniu więzienia przez Stefańską pod kamienicą na ulicy Pańskiej zebrał się tłum rozjuszonych łodzian uzbrojonych w pałki, paski oraz miotły. Gawiedź czekała na przybycie kobiety, przygotowując się do linczu. Józefa Stefańska, dowiedziawszy się o miłym powitaniu, jakie szykują jej sąsiedzi, udała się do swojej rodziny na wieś, gdzie zamieszkała. W domu przy ulicy Pańskiej nie pojawiła się przez kilka kolejnych dni. Niestety nie wiadomo, jak zakończyło się jej małżeństwo ze Stefańskim. Sprawa jest o tyle zagadkowa, że nie do końca wiadomo, co tak naprawdę stało się w mieszkaniu przy ulicy Pańskiej. Moim zdaniem możliwe są tutaj cztery hipotezy. Pozwólcie, że Wam je tak pokrótce tutaj przedstawię. Pierwsza możliwa hipoteza mówi o tym, iż Stefańska faktycznie postanowiła uśmiercić swoje pasierbice. Przy próbkach laboratoryjnych nikt nie manipulował, a kobiecie ostatecznie udało się wybronić dzięki zaangażowaniu jej obrońcy. Hipoteza dość prawdopodobna, ale nadal jednak brak tutaj motywu, który miałby kierować kobietą. Druga możliwość jest taka, że to Stanisław w porozumieniu z gosposią postanowił otruć swoje dzieci. Później wspólnie obciążyli zeznaniami Stanisławską, piekąc dwie pieczenie na jednym ogniu, pozbywając się dzieci oraz niewygodnej żony. Za tą teorią może przemawiać fakt, że pierwsze dziecko Stefańskiego również zmarło w tajemniczych okolicznościach tuż po śmierci jego pierwszej żony. Jednak jaki Stefański miałby mieć cel w pozbywaniu się swoich dzieci? Jedyny motyw, jaki mi się tutaj nasuwa, to chęć rozpoczęcia życia na nowo z gosposią. I właśnie gosposia jest tutaj moją trzecią teorią. W przeciągu niespełna 2 lat zmarła pierwsza żona Stefańskiego oraz 3 jego dzieci. W międzyczasie zmarł również jego ojciec. I nie wiadomo, czy czasem mężczyzna nie mieszkał ze swoim synem pod jednym dachem. A pałkówna służyła u Stefańskich od lat. Nie można tutaj wykluczyć, że zakochana w Stefańskim kobieta chciała pozbyć się zbędnego balastu oraz konkurencji. Być może to ona otruła dzieci, a później przekonała Stefańskiego o winie jego żony. I jeżeli faktycznie tak było, to jedyne, czego ja tutaj nie rozumiem, to dlaczego Stefański po śmierci swojej pierwszej żony nie ożenił się z pałkówną, tylko szukał sobie innej żony i ostatecznie poślubił Zefę Kamińską. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobna jest tutaj czwarta teoria. Śmierć dziewczynek była wynikiem przypadku. Dzieci faktycznie zachorowały na błonicę, czym też zaraziły swoją macochę i ciotkę. Pamiętajmy, że już dzień po pogrzebie obie kobiety również dość poważnie się rozchorowały.
Płonica jest dość zaraźliwa, bowiem przenosi się ona drogą kropelkową i we wczesnych latach poprzedniego wieku była chorobą wysoce śmiertelną, zwłaszcza wśród dzieci. A ponieważ nieznana jest tutaj przyczyna zgonu ojca Stanisława, to też istniała spora szansa, że starszy mężczyzna zmarł również na błonicę, którą przed śmiercią przekazał swoim wnuczkom. Musimy tutaj zauważyć, że te wszystkie zgony oraz te wszystkie choroby dzielił naprawdę bardzo mały odstęp czasu. Ojciec Stanisława zachorował pod koniec grudnia i też wtedy zmarł. Dosłownie kilka dni później rozchorowały się dziewczynki, a kolejne kilka dni później rozchorowały się Józefa Stefańska oraz jej siostra. Możliwe, że Stefański w porozumieniu z gosposią mógł wykorzystać te tajemnicze zgony, zwłaszcza zgony swoich córek, i ich śmierć przypisać działaniu swojej żony. Dlatego też zanieczyścił próbki w laboratorium, dosypując trucizny bezpośrednio do słoika, stąd też badanie wykazało tak ogromne stężenie arszeniku. Przekazywane sobie przez sąsiadów informacje o rzekomym otruciu dzieci również mogły być wynikiem plotki rozpuszczonej przez gosposię. Pamiętajmy tutaj, że nikt nigdy tak naprawdę nie widział, by Stefańska źle traktowała swoje pasierbice. Wszyscy głośno o tym mówili, jaka okropna miała być kobieta, natomiast nikt nigdy nie był świadkiem tego wszystkiego. Wszystko tutaj opierało się jedynie na plotkach przekazywanych z ust do ust. Czy więc Stefańska mogła paść tutaj ofiarą spisku męża i jego kochanki? A może macie jeszcze jakąś inną teorię? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, jak wy wszystkie te wątki połączyliście w jedną całość. Może w waszych głowach narodził się zupełnie inny pomysł. Ja osobiście obstawałabym przy czwartej teorii, co wam zresztą już powiedziałam, ale niekoniecznie muszę mieć przecież rację. Po raz kolejny dziękuję wam za wybieranie mojego podcastu. Jest mi ogromnie miło, że spędzacie czas z moim głosem. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, to zapraszam was do serwisu Patronite. Proszę o pozostawienie łapki w górę albo zostawienie po sobie komentarza. To również bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Dziękuję również wszystkim tym, którzy dzielą się moim podcastem na Instagramie. To miłe widzieć, że polecacie mnie swoim znajomym. Jeszcze raz gorąco wam dziękuję i mam nadzieję, że słyszymy się w nowym roku. Bawcie się dobrze.